Nazywam się Kasia i to ja z Wami korespondowałam, tudzież Kasia Halik. I chciałam Was zaprosić na debatę Przełamując Mity, debatę online na temat fake news. Zapraszam też do aktywności. Debatę będzie prowadził Piotr Czyszkowski, który jest dziennikarzem i za chwilę jest profesjonalistą i na ten temat wie bardzo dużo, bo to jest jego chleb powszedni i na pewno zaraz powie o sobie więcej. Ja tylko w ramach wprowadzenia powiem, że to jest projekt finansowany przez Unię, bo to muszę powiedzieć i chcę powiedzieć. W ramach programu, żeby nie mylić, nie Erasmus, ale Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Warto zapamiętać, bo bardzo ciekawy projekt. I w ramach tego projektu uczymy, przekazujemy, próbujemy przekazać wiedzę o fake newsach i o tym, co się teraz dzieje na świecie związane z informacją. Więc tak, zachęcam Was bardzo do aktywności i przekazuję głos Piotrowi. Mam tylko jeszcze jedno pytanko, bo nie widzę, żeby była dołączona pani Agnieszka Mroczkowska, a wiem, że chciała wziąć udział. Widzisz tam, Kasiu, taką panią do akceptacji, do wpuszczenia? Widzę, że już jest dołączone, dołączanie. Aha, dobra, bo ja nie widzę jej po prostu już na liście. Bo to się otwieram. Trochę mieli, ale tak. A, dobra. Jest. Dobra. Okej, tak chciałam się upewnić, bo pani Agnieszce bardzo zależało. Dziękuję, witam serdecznie. To Agnieszka Mroczkowska. Coś mnie nie widać, a wszystkich widzę. Panią Katarzynę Halik widzę, pana Piotra Przy widzę, a siebie nie widzę. A wy mnie widzicie? To chyba kamerę. W lewym dolnym rogu jest ikonka taki, jak jest przekaz, to nie będziemy widzieć. Kliknęłam raz, dwa razy kliknąć? O, jestem. Dobrze, może no, ja sobie lampkę sobie włączę, bo mam ciemno. To ja już nie gadam, oddaję głos. Dzień dobry. Zatem Piotr Czyszkowski, jestem doktorem nauk humanistycznych, dziennikarzem, pracuję w mediach już blisko ćwierć wieku. Przez kilkanaście lat byłem dziennikarzem Telewizji Polskiej, pracowałem we Wrocławiu, potem w centrali w Warszawie. Dzisiaj pracuję w Radio Wrocław, w redakcji Nowych Mediów. I z powodów zawodowych i naukowych tematyka fake newsów jest mi bardzo bliska. I mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszą debatę, przełamując mity, debatę online na temat fake news. Tak jak Kasia powiedziała, jest to debata przygotowana przez Fundację Autokreacja i projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Będę miał do wszystkich Państwa ogromną prośbę. Gdybyśmy włączyli kamerę, żebyśmy mieli szansę siebie zobaczyć. Praca online jest niespecjalnie miła, dlatego że kiedy widzę siebie i częściowo Państwa, to ci, którzy są ukryci gdzieś tam za imieniem i nazwiskiem, są trochę jak zagadka. Warto, żeby ta debata była owocna i aktywność była widoczna gdzieś tam po dwóch stronach. Zatem przechodząc już do tematu tego dzisiejszego spotkania, chciałbym zadać najpierw Państwu pytanie, czy ten termin fake news jest komuś z Państwa nieznany? Mam wrażenie i zakładam, że ostatnimi czasy jest to jedno z tych haseł, które robi ogromną popularność i robi ogromne wrażenie na wszystkich, którzy się informacją zajmują. Jak to wygląda? Hasło jest obecnie generalne, jest obecne gdzieś w naszym otoczeniu i cały czas jesteśmy atakowani też jakby tym sformułowaniem. A jak Państwo myślicie, jak można byłoby pokrótce scharakteryzować i zdefiniować właśnie ten termin fake news? Nieprawdziwa informacja, coś, co wprowadza w błąd. Ja bym tutaj, jeżeli mogę się wysłowić, to skwitowałabym to w ten sposób, że dawniej na przykład było coś takiego jak kartka dziennikarska, a na przykład w psychologii mamy konfabulację. I to też mi się tak właśnie kojarzy z fejkami. Okej, czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Jakieś doświadczenia, coś szczególnie mu się w tym kontekście rzuciło? No ja myślę, że fake news to tak w porównaniu do karty dziennikarskiej, nie karty dziennikarskiej, to jest coś zabawnego, to jest właściwie marzniejsze, a fake news raczej jest to zła informacja, która ma prowadzić w błąd, która ma opieszyć
Tak mi się z tym kojarzy. Mm-hmm. To nie jest nic dobrego. Jasne. To, co gdzieś Państwa spostrzeżenia się przebiło, to dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, termin słowo informacja, a druga rzecz to coś, co jest związane z kłamstwem, z fałszem, z nieprawdziwością. I właśnie temu zagadnieniu chciałbym poświęcić dzisiejszą pierwszą część naszego spotkania. To nasze spotkanie będzie oparte o pięć takich punktów. W punkcie pierwszym chciałbym porozmawiać z Państwem na temat tego, czym w ogóle jest informacja. To jest jakby punkt wyjścia do tego, żebyśmy zobaczyli, jak te mechanizmy związane z tworzeniem i kolportowaniem fake newsów przebiegają. Z takim założeniem, że XXI wiek jest to era, epoka informacji. W punkcie drugim chciałbym zobaczyć i porozmawiać z Państwem na temat tego, jak wygląda relacja i zależność między informacją a komunikacją i w tym kontekście poruszyć problem szumu informacyjnego, zakłóceń oraz zniekształceń, które mają wpływ na te informacje. Potem chciałbym powiedzieć Państwu o tym, jak wygląda kwestia tego wartościowania prawdy w informacji, a więc rzeczywistości, zgodności z rzeczywistością, zgodności z faktami. Potem przejdziemy sobie do definicji fake newsów. Jeśli Państwo gdzieś tam próbowaliście zaglądać do literatury albo będziecie chcieli to zrobić, to rzeczywiście jest tak, że jest pewna zgodność co do tych terminów istotnych, czyli informacji i fałszu, natomiast no, szerokość tych definicji w literaturze przedmiotu jest dość spora i będę chciał z Państwem poruszyć parę przykładów. I na koniec chciałbym dotknąć jeszcze jednego, właściwie najważniejszego w tym kontekście tematu, a więc dezinformacji. Przejdźmy do części prezentacyjnej. Tak jak powiedziałem, XXI wiek to jest taki wiek, w którym już wszyscy się z tym zgadzamy, jest to wiek informacji. Ta informacja jest z nami od zawsze jako coś, co jest obecne nie tylko w naszym życiu społecznym, czyli nie jest tak, że to jest coś, co spotkało nas dzisiaj, ale od kiedy istnieje ludzkość, istnieje informacja, ale w tym wymiarze jednostkowym również tak jest. To znaczy, informacja jest z nami obecna od niemal chwili urodzenia. To znaczy, kiedy się rodzimy, kiedy zaczynamy się komunikować ze światem za pomocą prostych sygnałów, czyli uśmiechu albo krzyku i płaczu, to jest jakaś wymiana informacji. Potem, kiedy się zaczyna socjalizacja, kiedy dziecko, jako dzieci trafiamy do przedszkola, do szkoły, również uczymy się, jak się komunikować, jak wymieniać ze sobą informacje. Potem jest tak, że przychodzi czas studiów, więc przychodzi czas tego, kiedy te informacje zbieramy, czas szkoły, czas studiów, zbieramy te informacje, uczymy się je przetwarzać, żeby się je weryfikować, uczymy się nimi dzielić. No i potem przychodzi czas pracy. Tutaj jest takie zdjęcie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Rzeczywistość XXI wieku, kiedy w zasadzie większość z nas pracuje już przy ekranach komputerów, nie mówię tutaj o rzemieślnikach, o ludziach, którzy pracują fizycznie na budowie, w handlu, ale ludzie, którzy pracują w tym wymiarze właśnie informacyjnym, właściwie nie ma dzisiaj dziedziny, w której ta informacja nie jest obrabiana i przetwarzana i wymieniana. I w zasadzie w każdym wymiarze, czy będzie to rolnictwo, czy będzie to przemysł, czy będzie to handel, czy będzie to kultura, informacja ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Najciekawszą dla mnie dzisiaj rzeczą jest to w kontekście dyskusji o sztucznej inteligencji, jak informacja jest wykorzystywana również w procesie komunikacji rzeczy, czy internetu rzeczy. To jest coś, co jest obecne już dłuższy czas z nami, natomiast my tak naprawdę zaczynamy się tego uczyć. Mam kilka takich doświadczeń, podzielę się z Państwem takim doświadczeniem. Kiedyś byłem w takiej fabryce maszyn rolniczych w Niemczech, to są maszyny amerykańskiej firmy John Deere i oni już wtedy, to było parę ładnych lat temu, wprowadzali takie systemy do monitoringu pracy ciągników. To samo jest w motoryzacji. Więc dzisiaj w zasadzie nie ma przedmiotu, który nie byłby w stanie się po pierwsze samodiagnozować, analizować, przesyłać te informacje do centrali. Kiedy mówimy o informacji, bo ona jest kluczem punktem wyjścia, chciałbym zapytać Państwa, jak Państwo definiujecie w ogóle słowo informacja? Czym jest dla Państwa informacja?
No to może ja się odezwę, będę bardziej odważna od innych. Bardzo proszę. Kojarzy mi się z komunikatem zwrotnym również, czyli w obie strony. Jest odbiorca i nadawca i tutaj zachodzi pewien komunikat między nimi, informacja, czyli musi być jak gdyby taka współpraca. Tutaj akurat to dotyczy no, komputer, internet, sztuczna inteligencja, człowiek, ale taka informacja może być na różnym tle, na przykład u artystów, malarzy, jest to obraz czy rzeźba u rzeźbiarzy. No i tutaj mamy tę przestrzeń między tym eksponatem, jakimś tam dajmy na to muzealnym, a odbiorcą. I też zachodzi pewna informacja, komunikat, przesył informacji, wiadomości, prawda? Przez percepcję. A tutaj mamy przez jak gdyby słuch i wrażenia odbioru. Tak? Takie coś. Tak mi się to kojarzy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś inne skojarzenia? Taka prosta definicja. Zespół danych określających konkretną sytuację, czy zajście, zdarzenie, bo tu akurat przy informacji moim zdaniem niekoniecznie musimy wchodzić w komunikację, tak? Czyli tą wymianę, tak? Tylko to są jakby schematyczne dane określające przedmiot, omawiany przedmiot, tak? Zadanie. Jasne. Ja myślę, że tak, że dzisiaj w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, to słowo informacja też no, robi zawrotną karierę, ponieważ tak jak powiedziałem, wszyscy się tą informacją posługujemy w różnych wymiarach, tak jak Państwo zauważyliście. I teraz na takim najprostszym poziomie, zaglądając do słownika języka polskiego, można powiedzieć, to jest jakby powszechne do rozumienia tej informacji, że informacją jest to, co powiedziano, napisano o kimś albo o czymś, i to właśnie wiąże się gdzieś tam z komunikatem, ale też mamy ten wymiar taki związany z funkcjonowaniem różnych instytucji, z funkcjonowaniem generalnie systemu społecznego i to jest wymiar związany na przykład z działami informacji, albo z organizmami, które za wymianę informacji, czy zbieranie informacji, czy dzielenie się nimi odpowiadają. No i ten wątek, czy ten wymiar, o którym powiedziała Pani Kasia, to są dane przetwarzane przez komputer, czyli coś, co wiąże się z tym cyfrowym obszarem. Ale warto, rozmawiając o fake newsach, o informacji, o komunikowaniu, spróbować gdzieś tam zajrzeć głębiej i gdzieś postarać się przeanalizować, jak ta informacja, jaka jest geneza tego sformułowania, dlatego że to nam też pokaże, jak potem ta informacja jest tworzona, jak się nią dzielimy. Zatem co oczywiste i łatwo się do tego odwołać już w starożytności, odwołując się do łacińskiego języka, informatio, informare, dotyczy jakby dwóch wymiarów. Pierwszy wymiar jest związany z kształtowaniem, urabianiem, uplastycznianiem, odciskaniem jakiejś formy. Drugi jest związany z przedstawianiem, określeniem albo dzieleniem się czymś. I właśnie w takim kontekście można dzisiaj powiedzieć, że informacja jest terminem, który jest bardzo pojemny, dlatego że tak jak powiedziałem, to wytwarzanie, to określanie może dotyczyć wielu, wielu dziedzin. I teraz osoby, które pracują naukowo i próbują zdefiniować obszary związane z informacją, próbują określić tę informację jako właściwość, tutaj padła taka rzecz, właściwość pewnych osób, obiektów, a nawet sytuacji, stanów. Czasami odnosi się to do określenia, do przestrzeni w czasie albo do pewnego okresu w czasie, a także do relacji między poszczególnymi elementami zbiorów, o których mówimy. I to pewnie z nauk fizycznych jest takie zapożyczenie. Chodzi o to, żeby zmniejszać nasz poziom nieokreśloności albo niewiedzy w danej dziedzinie. I w tym kontekście tak rozumiane informacji, tutaj o tym powiedziała Pani Roczkowskiego na imię? Pani Agnieszka. Tak, to Pani Agnieszka powiedziała i to jest rzeczywiście najprostsza i najstarsza forma tego komunikowania, czyli wymiany informacji. To jest informacja bezpośrednia albo interpersonalna, kiedy mamy do czynienia jakby z bardzo prostą relacją. To znaczy mamy nadawcę, który ma jakąś informację i tą informacją się dzieli, czyli następuje przekaz tej informacji i mamy odbiorcę
tej informacji. Oczywiście w takiej prostej sytuacji komunikacyjnej następuje tak zwane sprzężanie zwrotne, czyli ktoś, kto te informacje podjął, on potem się dzieli swoją informacją albo odbiorem i zachodzi tutaj relacja komunikacyjna. Oczywiście gdzieś tam ludzie, którzy zajmują się naukowo tym analizowaniem, zwracają uwagę na takie oto sytuacje, w których dochodzi do zniekształcenia tej informacji, pewnego szumu. O tym sobie za chwilkę spróbujemy też powiedzieć. Nieco bardziej złożona sytuacja komunikacyjna, ale dalej gdzieś tam dotycząca ludzi na prostym poziomie, to jest sytuacja, w której nie mamy bezpośredniej relacji dwóch odbiorców, tylko mamy nadawcę, który przekazuje informację odbiorcy pierwszemu, a ten z kolei kolejnemu i kolejnemu i kolejnemu. I tutaj może dojść na tym etapie do pewnej modyfikacji tego przekazu, modyfikacji tej informacji. Teraz chciałbym z Państwem zrobić pewien eksperyment. Ten eksperyment będzie polegał na tym, żebyśmy spróbowali, słuchając tego, co mówi poprzedni uczestnik spotkania, zmieniając tylko jeden wyraz w zdaniu, czy w informacji, którą Państwo będziecie mieć, zobaczyli, jak ta informacja będzie się zmieniać. Czy to jest jasne, czy jeszcze raz mam dopowiedzieć? Tak, tak, wszystko jasne. Dobrze. Zdanie, które będę chciał rozpocząć, będzie dotyczyło sfery polityki, bo to zawsze budzi emocje. Będę chciał, żebyście Państwo posłuchali uważnie tego zdania, a potem przekazali tę treść, która jest zawarta w tym zdaniu, ale zmieniając taką jeden wyraz dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wybory parlamentarne w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale władzę objęła koalicja Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Pani Katarzyna. Wybory parlamentarne w Polsce wygrało PiS, ale władzę objął zupełnie inny blok. Pani Agata. Agata czy Agnieszka? Agnieszka, przepraszam, nie mam pani imienia. Przepraszam, ale to nie moja wina, że to jest samo nazwisko. Dobra, jasne. W Polsce wybory parlamentarne wygrało PiS, ale władzę objął pan Donald Tusk. Pan Chris. W Polsce wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Niestety Platforma Obywatelska i koalicja z Trzecią Drogą mają większość. Pan Dawid? W wyborach parlamentarnych... pomyliło mi się. Można powtórzyć tamto zdanie jeszcze raz? Nie. Lecimy. Tak jak pan zrozumiał. W Polsce wybory parlamentarne wygrało PiS, ale koalicja nie wygrała, nie miała większości. Dobrze. Kto dalej, Kasia? Jest jeszcze ktoś z uczestników, czy próbujemy powoli podsumować? Mikrofon. A przepraszam, mówiłam, ale się nie włączyłam. Dobra. W Polsce wybory wygrało PiS, ale i mogę coś zmienić, tak? Dowolnie? No, trzeba zmienić. Nie powtarzę tego, co było do tej pory. Ale władzę objęła Konfederacja. Okej. Okay. Nie wiem, czy idziemy dalej, czy możemy już się zatrzymać w tym miejscu? Bo właściwie wynik jest taki, jak przewidywałem, pewnie Państwo też przewidywaliście. Proszę zobaczyć, jak informacja bez w zasadzie żadnego nacechowania emocjonalnego, było to stwierdzenie faktów, ewoluowała w Państwa ustach. Jakie mieliśmy tutaj informacje, jaki był przekaz? Czy ktoś z Was odkrył tutaj, czy wyczuł jakiś element emocjonalny? Jakie były na poziomie faktów tutaj stwierdzenia? Znaczy to znowu, że ja będę ta odważniejsza. Dobrze. I tak stwierdzę może kolokwialnie, że właściwie sens był zachowany,
aczkolwiek przez tą pocztę pantoflową, jak ja to tak mówię, no, doszło do pewnych zmian w samej treści. Ale jako tako wiadome, o co chodzi. To ja pozwolę sobie nie zgodzić, dlatego że słuchałem Państwa uważnie. Jeżeli padło stwierdzenie, że władzę objęła Konfederacja albo że koalicja nie zdobyła większości, no to chyba nie jest to tożsame z tym, co się wydarzyło. Tak? No, w sumie może tak, no. Może, czy tak jest? No tak, 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 tak. Ja tylko powiem tyle, że pojawiły się właśnie te nacechowania takie emocjonalne, ponieważ przekazując informacje i mówiąc niestety, automatycznie stawiamy się w sytuacji, czy my się z daną informacją zgadzamy, z danymi wynikami zgadzamy, z naszymi poglądami, więc tu się pojawiły te nacechowania emocjonalne. Właśnie. Czyli mamy mechanizm, w którym stosunkowo prosta informacja, krótkie zdanie, przekazane przez 5-6 osób miało zupełnie inny sens na różnym poziomie. Tak? Czasami było to bardziej odpowiadało to pierwowzorowi, czasami było to dość odległe. Prawda? Tak. To proszę zobaczyć, jeżeli dzieje się to w tak małej grupie, co dzieje się, kiedy mamy do czynienia z informacją, którą odbiera i przekazuje dalej kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy albo kilkaset tysięcy osób. Do jakich zniekształceń po drodze może dojść? Idźmy dalej. A ja jeszcze mam jedno pytanie. Czy to już byłby ten fake news? Bo tutaj jak gdyby doszło do omyłek, a nie specjalnego takiego wyrażenia. Mieszko, bardzo dobre pytanie. Ono jest, za chwilkę spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ono jest o tyle uzasadnione, że właśnie w tę stronę będziemy iść. Spróbujemy sobie wyjaśnić mechanizm powstawania tych fake newsów i oczywiście, że są takie sytuacje, które są niezamierzone. To znaczy one się dzieją, bo właśnie ktoś czegoś nie dosłyszał, albo źle zrozumiał, albo mniej czy bardziej świadomie się podzielił jakąś swoim stosunkiem do pewnego tematu. Zaraz dojdziemy właśnie do tego bardzo istotnego wymiaru, czyli tego, co w którym momencie jest to już jakaś manipulacja, jakiś fake news właśnie, albo co gorsze, co jest związane z wymiarem dezinformacyjnym. To, co powoduje dzisiaj, że o tych fake newsach mówimy, a mam wrażenie, nie wiem, czy Państwo śledziliście to uważnie, ja mam wrażenie, że my o fake newsach mówimy więcej w zasadzie od momentu, kiedy doszło do drugiego etapu wojny na Ukrainie i w czasach COVID-u, kiedy sporo takich informacji związanych właśnie z wymiarem naszych wątpliwości czy tego, jak się będzie pandemia COVID-19 rozwijać. Ale to było już obecne i w kampaniach prezydenckich wcześniejszych w Stanach Zjednoczonych. Generalnie w ogóle o tym, że informacja może być manipulowana i zmieniana, to znowu coś, co jest stare jak świat. Natomiast w tym określeniu fake news sporo badaczy twierdzi, że pojawiło się to tak naprawdę szerzej podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy takiego sformułowania używał m.in. Donald Trump. A bierze się to również z tego, i to jest jakby klucz do zrozumienia tego mechanizmu fake newsowego, to, że jeszcze niedawno, w takim sensie ćwierć wieku temu, mieliśmy do czynienia z taką oto sytuacją dość prostą, którą próbuję przedstawić tutaj na tym slajdzie, to znaczy mieliśmy nasza wiedza o świecie, to jak ten świat postrzegamy, jak go definiujemy, jak go oceniamy i jak się dzielimy tą naszą wiedzą, było w dużej mierze modelowane przez media. To znaczy mieliśmy jakiegoś nadawcę przekazu, jakiejś informacji, trafiało to do mediów, media pośrednicząc przekazywały te informacje dalej do nas, do odbiorców. I tutaj generalnie nie zachodziło coś takiego, jak to sprzężenie zwrotne. Ono było bardzo mocno opóźnione albo wręcz ograniczone. To znaczy mówiąc krótko, kiedy był na przykład program informacyjny i w programie informacyjnym mieliśmy jakąś relację ze światem. Z konfliktu zbrojnego albo z tego, że drożeją bądź tanieją różnego rodzaju towary na giełdach, drożeje ropa albo tanieje kakao. Tutaj w zasadzie była to prosta czynność polegająca na przekazaniu informacji i my jako widzowie generalnie nie mieliśmy możliwości ani dzielenia się dalej tą informacją na tak szeroką skalę, ani oceniania, ani odpowiadania na tę informację. Wszystko zmieniło się w chwili, kiedy pojawiły się media społecznościowe i tutaj doszło do zmiany takiej mocno jakościowej polegającej na tym, że to w zasadzie nadawcy dysponując
urządzeniem albo dostępem do aplikacji, są w stanie sami dystrybuować ten przekaz, tą informację do odbiorców. I tutaj mamy, jest to po pierwsze taki przekaz bezpośredni, co oznacza, że z jednej strony, bazując na swoich takich relacjach interpersonalnych i osobistych, wychodzimy z założenia, że musi być to prawdą, skoro to mówi Agnieszka, Kasia, Tomek, Krzysztof, bo ich znam, bo im ufam, albo są to ludzie jakiegoś tam zaufania większego czy istotnego. I tutaj jest bardzo ważny element związany z tym, że możemy na tę informację bardzo szybko reagować, wręcz w tym samym czasie, i możemy się tą informacją dzielić z innymi odbiorcami i z nadawcą. Co powoduje, że ta informacja zaczyna żyć, pączkować, zaczyna być przetwarzana. W tym doświadczeniu, które robiliśmy przed chwilą, widzimy, jak ta informacja może się szybko zmieniać. I tak samo się dzieje, kiedy właśnie czytamy coś na Facebooku, oglądamy coś na TikToku, czy Instagramie, czy na YouTubie jakieś wystąpienie. I robiąc to, od razu jesteśmy w stanie w komentarzach napisać, co o tym sądzimy, bo czy się zgadzamy z jakimś wybiorem, z którym się nie zgadzamy. Możemy to od razu przekazać innym znajomym, czy rodzinie, czy bliskim, albo specjalistom z jakiejś dziedziny, z którym współpracujemy, i tutaj znowu może dojść do oceny, do zbioru itd., itd. W tym kontekście należy rozumieć fake newsy, bo te fake newsy są ściśle związane przede wszystkim, one się oczywiście pojawiają też w mediach tradycyjnych, elektronicznych, natomiast one są głównie, dominują w mediach właśnie społecznościowych. I tutaj, kiedy zastanawialiśmy się nad definicją tego, co jest tą informacją nieprawdziwą, co jest pomyłką, co jest fake newsem, można powiedzieć, że istotą fake newsa jest to, że jest to informacja albo częściowa, albo wręcz całkowicie nieprawdziwa, i istotna jest intencja, czyli cel, który ktoś chce osiągnąć, wprowadzając tę informację do obiegu. Więc najczęściej jest to związane z wprowadzeniem odbiorcy w błąd albo z tym, że chcemy, ktoś, kto taką informację rozpowszechnia, chce wprowadzić w błąd odbiorców, chce albo utrudnić zdobycie wiedzy, albo uniemożliwić zdobycie wiedzy, albo utrudnić zrozumienie jakiegoś zagadnienia albo zjawiska. Bardzo często związane jest to z modyfikacją albo ocen i wiedzy dotyczącej jakiegoś stanu rzeczy, albo wręcz modyfikacją postaw i docelowo zachowań. I w tym wymiarze to znowu jest najczęstsze i to oczywiste, że chodzi o osiągnięcie korzyści przede wszystkim na przykład politycznych albo ekonomicznych, albo wizerunkowych. I tutaj odwołam się do Państwa doświadczeń z ostatnich dni. Macie Państwo jakieś takie informacje wokół siebie, które moglibyście Państwo zdefiniować jako fake newsy? Znaczy, ja mam taką ciepłą nadzieję, że historia z mąką z robaków to naprawdę będzie jakiś fake news, ale taki w bardzo złym guście i stylu, ponieważ aż mi się wierzyć nie chce, że będziemy jeść takie świństwo. Naprawdę. I podobno już jemy, bo w hipermarketach podobno już jest pieczywo z tej mąki właśnie. Ona się jakoś tam specjalnie nazywa, ale no już od miesiąca, od 1 marca już to jest wprowadzone i ludzie nawet o tym nie wiedzą, że takie coś spożywają w ogóle, że mają u siebie w domu. No od razu zapytam, skąd jest ta informacja, jak do Pani trafiła? A z piekarni, od Pani. A, o to ciekawe. Czyli... Tak, z piekarni. No właśnie byłam w poniedziałek w piekarni i się dopytywałam, ponieważ miałam problemy gastryczne po kupieniu chlebusia u nas we wsi. No i najpierw się zapytałam pani, która mi sprzedawała pieczywo. Powiedziała, że nic nie wie i na pewno to nieprawda. A w poniedziałek się dowiedziałam, że już od miesiąca jemy takie świństwo. To szokujące. Tak, szok, no. Coś Państwa jeszcze? Kasia? Ja żyję bez telewizji, bez radia, żyję bardzo realnie, więc nawet trudno mi się do takiej informacji w tym momencie odnieść, bo nie słyszałam nic. Aha. Żadnych innych informacji, które mogłyby być fake newsem w kontekście definicji tutaj stworzonej, nic się nie pojawia. Ja w ostatnim czasie raczej nie. Mhm. Kasia? Jeżeli to też dotyczy nie tylko tekstu, ale zdjęć, to ja też mogę wierzyć zdjęciom. To
sama już umiem je trochę obrobić, dorobić, więc a są o wiele lepsi ode mnie, wiadomo, i przestaję w to wierzyć, że zdjęcie jest prawdziwe. Już nie mówiąc o zdjęciach generowanych przez AI. Mhm. A nie wiem, czy mieliście Państwo możliwość sprawdzenia, to jak nie, to polecam deepfake, to znaczy to chyba pierwszym takim przykładem, który był szerzej omawiany, który był trochę wiralowo się po sieci rozlał, to wystąpienie prezydenta Obamy, ale tam też były inne występy. Nasi politycy też już mówili właściwie to, co z ich ust w rzeczywistości nigdy by nie padło. To pokazuje, jak dalece dzisiaj technologia pozwala na modyfikację tego, co jest związane z tworzeniem komunikatu, z tworzeniem informacji, jak bardzo mocno trzeba uważać. O tym, jak się tego ustrzec, będziemy rozmawiali sobie w przyszłym tygodniu, natomiast warto mieć na uwadze to, że rzeczywiście żyjemy w takich czasach, w których możliwość generowania tych fałszywych informacji jest ogromna i to się po prostu dzieje. Ja bym chciał się podzielić z Państwem paroma przykładami, a to jest tak, że ja generalnie nie używam często mediów społecznościowych, nie mam takich oficjalnych swoich kont, jeżeli są, to są to takie konto bardziej zawodowe. Natomiast jesteśmy teraz w Warszawie na etapie dogrywki w wyborach na prezydenta miasta. I w ciągu ostatniego tygodnia, proszę wierzyć, nawet gdzieś tam na takich forach osiedlowych czy innych pojawiła się taka masa informacji trudnych do zweryfikowania, tak to powiem, że jestem zdziwiony, że ktoś ma po pierwsze tyle kreatywności, po drugie ma tak dużą ochotę i tyle czasu, żeby się tym w takich ilościach dzielić. To zastanawiające. Tutaj znalazłem, bo też się zastanawiałem, tych informacji dotyczących czy takich, które możemy traktować jako fake newsy, jest ogromna. One są czasami bardziej widoczne, czasami mniej. Zagrożeniem jest to, że właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych pojawiają się na przykład takie informacje, jak tak, którą widzicie na ekranie. Nie wiem, czy jesteście w stanie Państwo odczytać, co tutaj jest napisane? Tak, da się. To poprosiłbym, jeżeli macie możliwość, wolałbym tego nie czytać ze względu na całą masę wulgaryzmów i tego, jak to jest napisane, żebyście spróbowali się z tym zapoznać. Generalnie historia dotyczy tego, co wydarzyło się w Wrocławiu. Recording in progress. Tego, co wydarzyło się pod koniec stycznia we Wrocławiu, właściwie w centrum Wrocławia, na placu Grunwaldzkim. Tam miało dojść do sytuacji, w której doszło wręcz do napadu, ktoś miał wyciągnąć nóż, interweniowała policja i od razu w sieci pojawiły się, pewnie na bazie tego wpisu, informacje o tym, że na pewno to jest tak, że po prostu Ukrainiec, który trafił do Polski, zrobił sobie jakiś prywatny sparring, prawdopodobnie chodziło o pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, takie informacje i one były obecne na pewno tutaj na Dolnym Śląsku, bo do Wrocławia trafiła dość duża grupa Ukraińców, kiedy rozpoczęła się druga część, drugi etap wojny na Ukrainie, ale też wiem, że podobne informacje były rozpowszechniane w Warszawie. To znaczy mówiło się o tym, że trafiła do nas naprawdę ogromna liczba osób, Ukraińców, że będzie się to wiązało z tym, że będziemy tracić pracę, że oni dostają na przykład po 4-5 razy różnego rodzaju wsparcie, od 500+ na każde dziecko, jeszcze na każdą osobę zgłoszoną i niezgłoszoną itd., itd. Tych informacji było całe mnóstwo. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo też, takie rzeczy były u Was obecne? Tak, znaczy się ja doświadczyłam tego na sobie samej, ponieważ korzystam z pomocy opieki społecznej i paczki żywnościowe znacząco się pogorszyły, ponieważ parafia skorzystała więcej paczek dla Ukraińców, szczególnie na początku, jeszcze tak rok wcześniej, mam na myśli od dnia dzisiejszego. I to naprawdę było oburzona byłam tym, bo ja jestem u siebie w kraju,
A i tak muszę się dzielić jeszcze z kimś, kto nie dość, że nie pracuje, to jeszcze żeruje na nas i nic z siebie nie daje. No dla mnie taki Ukrainiec, który przyjeżdża, mężczyzna w szczególności, który przyjeżdża z Ukrainy, zamiast żeby walczyć za swoją ojczyznę, przyjeżdża do nas i pracuje na budowie, albo na przykład w ogóle nic nie robi, tylko korzysta z zasiłków, które rzekomo mu się należą, albo taka pani idzie do fryzjerki i robi sobie fryzurę, a później wychodzi i nie płaci, bo mówi, że ona to ma za darmo, bo jest z Ukrainy i przyjechała i ona to musi mieć gratis. No to po prostu jest dla mnie tak, tacy ludzie to są pasożyty po prostu. Ja tego nie rozumiem. Nie ogarnę tego nigdy rozumem, bo nawet jeśli korzystam z opieki społecznej, to robię wolontariat, o ile zdrowie mi na to pozwoli, albo po prostu idę do pracy, a nawet jeśli nie, bo nie ma pracy, a czuję się źle, bo choruję, to przynajmniej w domu robię, w ogródku, tu mam 2 hektary koło domu, robię coś, kwiatki, plewie, sadzę, przycinam krzewy, no cokolwiek robię, a nie, że tak u nas we wsi był zajazd na wzgórzu i został zamknięty, ponieważ panie, które tam mieszkały z dziećmi, zdemolowały wszystkie pokoje, jakie były, które zajmowały, zostały pokoje zdemolowane. I nie ma u nas już zajazdu. Zamknięty jest pół roku temu. To teraz pytanie takie, Agnieszko. Czy twoim zdaniem także podobne wydarzenia mają miejsce w każdym albo w większości miast w Polsce, miasteczek i wsi? Znaczy, no myślę, że to już jest taka przypadłość tej narodowości ukraińskiej. No zamiast, żeby byli nam wdzięczni, tak, żeśmy im pomagali ze zbożem, to jeszcze mieli pretensje, że czemu nie, my nie bierzemy tego zboża. Ale my mamy dość swojego. Pozwoliliśmy im na tranzyt, to czemu nie przejadą sobie i w Niemczech nie sprzedadzą tego zboża. Tylko u nas składują zboże techniczne, nadaje się na opał czy na paliwo. To jest troszeczkę jakby inny temat. Dalszy temat. Za chwilę możemy do tego wrócić. Natomiast czy twoim zdaniem rzeczywiście jest tak, że wszyscy, którzy przyjechali do Polski, korzystają tutaj, żerują i wykorzystują nas, powodując, że... Myślę, że tak. Mój narzeczony pracuje z 3 Ukraińcami na budowie na Wilanowie. Oni tylko malałka, szpachlałka, a tak naprawdę powinni biegać po rusztowaniach i robić wszystko to, co mój narzeczony, który jest ślepy na jedno oko, głuchy na jedno ucho, ma zgodę do pracy na wysokości do 3 metrów, a goni po 5. piętrze na rusztowaniu, ponieważ Ukraińcom dużo młodszym, bo mają po 20 parę lat, nie chce się. I tylko malałka, szpachlałka, bo on będzie malować i szpachlować i więcej nie zrobi, bo on nie umie. Nie umie. No to w końcu szef mojego narzeczonego wziął się na sposób i zarabiają od roboty, a nie na godzinę. Okej. Okay. No. Kto ma jeszcze podobne doświadczenia? To jest podobnego zdania, bo wręcz przeciwnego. Ja myślę, że nie ma co generalizować, bo to raczej idzie od człowieka niż od konkretnej narodowości. Pani Magdo, mam prośbę. Czy możemy włączyć kamerę, żeby się widzieli też? Mogłabym włączyć, ale jestem na uczelni i tak trochę mi głupio. Nie szkodzi. Dobrze, no i proszę kontynuować. No i nie ma co generalizować, ponieważ no, z własnego doświadczenia wiem, że właśnie na uczelni mam koleżankę, która jest z Ukrainy i ona z nas robi najwięcej, jako jedna pracuje i właśnie się udziela bardzo, a nie, że się właśnie tak, że tylko alkohol czy coś. Ktoś ma inne jeszcze doświadczenia? Pan Dawid? Nie mam takiego doświadczenia. Nie znam żadnego Ukraińca? Nie, żadnych. To ciekawe. Czy jest jeszcze ktoś, kto chciałby się wypowiedzieć albo zająć jakieś stanowisko? No to ja sobie jeszcze przypomniałam, że na 60 osób, które przyjechały do nas do wsi, rok temu czy 2 lata temu, 2 autobusami. Jedna jedyna pani pracuje, bo jest dentystką i dostała etat u nas w przychodni. Jedna jedyna i to starsza. A okay. Tak żadne te osoby nie pracują. Okej, okay. To teraz spróbujmy się zatrzymać na tym przykładzie i zobaczyć, jak to jest. Czy rzeczywiście, gdybyśmy mieli zrobić głosowanie, czy
większość z Państwa rzeczywiście uważa, że jest tak, że wszyscy Ukraińcy, którzy do nas trafili, to są osoby, które tylko korzystają z ubezpieczeń społecznych i nie pracują, a już pracują, to się wobec skutków tej pracy wałkonie. Kto jest za? Ja jestem za i jeszcze dodam, że... Ale sekundę, sekundę, Pani Agnieszko, doświadczenie. Mhm. Kto jest za jeszcze? Powiem tyle Panu, że ja się spotkałem z takim rzeczą, że na przykład jak przyjął jeden ksiądz na naszej wsi, to że podziękowali Ukraińcy i sprzątali na przykład do kościoła. Okej. Okay. Za to. Okej. Okay. Ktoś jeszcze ma jakieś przemyślenia albo jest kategorycznie za tym, co powiedziałem, czyli że Ukraińcy przyjeżdżają tylko do nas, biorą zasiłki i nic nie robią? To może ja powiem. Ja uważam, że to jest, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, że to jest kwestia człowieka, który on przyszedł tutaj rzeczywiście korzystać, ale no, pewnie są nam bardzo wdzięczni, że pomogliśmy im w takiej sytuacji, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Ja zresztą mówiłem też o film o pomocy Polaków dla Ukraińców, bo stwierdziłem, że no, ludzie to szybko zapomną, a jednak jak będzie film o tym, to jednak będą dużo dłużej pamiętać. I uważam, że ci Ukraińcy są nam wdzięczni, ale to jest tak, że jeżeli im na to pozwalamy, no to człowiek jest człowiekiem i korzysta z tych dobrodziejstw, przywilejów, ale szczerze mówiąc, no, ja wielu Ukraińców spotykam pracujących, nie wiem, w Żabce, w Biedronce, ale nie widzę ich, nie wiem, żebrzących, proszących o coś, czy leżących pijanych, więc uważam, że no, z jednej strony trochę może z tego korzystają, ale z drugiej strony potrafili się wasymilować, potrafili znaleźć pracę, no jednak nawet u pani Kasi, tak, pani Kasi się wypowiada, to właśnie jednak ci Ukraińcy pracują, no, nie przyszli na tą budowę, no przyszli tam do pracy. A to, że mogą tak, no nie wiem, jakby się zawali młodzi ludzie z Polski. Też młodzi ludzie nie są tacy bardzo pracowici, jak powiedzmy starsze pokolenie, którego jestem przedstawicielem. Ja. Zależy od człowieka po prostu, mi się wydaje. No. Krzysztof, ja myślę, że to jest bardzo cenna uwaga. Proszę zobaczyć, gdybyśmy znowu mieli rysować pewne uproszczenie tej rzeczywistości, o której teraz mówimy, to mielibyśmy dwa różne obrazki. Pierwszy obrazek byłby taki, że mamy do czynienia, jak mówiła Pani Agnieszka, z osobami, które rzeczywiście w większości, które tutaj trafiły do Polski, to są, mówiąc krótko, obiboki, żerują tylko na naszej dobroci, generalnie nic nie robią, a jeśli robią, to niechętnie albo niestarannie. I na kontrapunkcie mamy, to byłby obraz w szarych, ciemnych barwach, i na kontrapunkcie mamy obraz bardziej kolorowy, to znaczy i studentki, Pan Norbert tutaj podał przykład osób, które gdzieś tam w ramach wdzięczności postanowiły jakąś tam pracę wykonać. Ja, to jest akurat taki przykład, który mnie bardzo zastanawia, ponieważ też dość szybko zauważyłem jakby dwie rzeczywistości w tym wszystkim. To znaczy pierwsza była taka, kiedy chyba jeszcze było podczas jakiejś wizyty w Warszawie pod hotelem Bristol, widziałem auta z ukraińskimi rejestracjami. To były takie samochody, na których chyba bardzo mało Polaków byłoby stać dobrze zarabiających. I takie same obrazy było widać we Wrocławiu, w Gdańsku, w Katowicach. W wielu miastach w Polsce moglibyśmy powiedzieć, że tak to wyglądało. Z drugiej strony, jak powiedział Krzysztof, jak pojedziecie Państwo do sklepu, widzicie całą masę osób, które mają czasami nawet problem z tym, żeby sprawniej po polsku się komunikować. I są tam zatrudniane, no bo na przykład Polacy nie byli chętni, żeby podjąć pracę w jednym czy drugim sklepie. I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, jak ten obraz malujemy, jak się tym obrazem dzielimy, wiąże się też po pierwsze z naszymi doświadczeniami, a po drugie z tym, jaki jest nasz stosunek do tych doświadczeń i do tego, co się nam w tym kontekście wydaje. Gdybyśmy mieli generalizować, a tak z reguły starają się robić ludzie, którzy badają rzeczywistość, zwłaszcza naukowo, to musielibyśmy przeprowadzić bardzo skrupulatne i dokładne badania. Ile tak naprawdę osób przyjechało do Polski, w Polsce zostało, jaki odsetek tych osób korzysta rzeczywiście ze świadczeń różnego rodzaju i z pomocy, ile osób pracuje, na jakich stanowiskach, gdyby się jeszcze udało określić, jaka to jest średnia wycena tej pracy, to mielibyśmy wtedy dane do tego, żeby dyskutować i generalizować.
Ja znam przykłady osób właśnie takich, które pracują w sklepie, są gdzieś na uczelni. Znam lekarzy, którzy nauczyli się znakomicie mówić po polsku i pracują tutaj w przychodniach i leczą ludzi. No ale znam też takich, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają. To bardzo indywidualne, ale myślę, że trudno jest na takim przykładzie generalizować, jak wygląda to z całym obrazem tych osób, które trafiły do Polski właśnie po wybuchu wojny na Ukrainę. A do czego zmierzam? Ta informacja, którą Państwu tutaj pokazałem, dość obszerna, została sprawdzona przez policję i okazało się, że w tej bójce kompletnie nie było Ukraińców. Nawet w okolicy nie było żadnych Ukraińców. Jak sprawdzałem takie informacje z ostatnich tygodni, miesięcy i dni, tych informacji fake newsowych jest multum. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ja tutaj znowu posilę się takim przykładem związanym z COVID-em, bo to był też taki temat, który dość mocno odbijał się echem i w mediach, ale i w różnego rodzaju komentarzach. I pojawiła się jakiś czas temu informacja o tym, że firma Pfizer przyznała się, że te szczepionki, które produkowała, mogą być dla zdrowia niebezpieczne. I to pamiętam, to jest informacja, która już po tym, jak rozpoczęło się, czy doszło do takiego nasilenia tej epidemii COVID-19 w Polsce, ona się pojawiała w różnych odsłonach, w różnych mediach albo w różnych kanałach informacyjnych czy osobistych z różnym zaangażowaniem albo z różnymi detalami, jakby to opowiedziane, ale generalnie chodziło o to, że te szczepionki są niebezpieczne i że cały COVID jest to nic innego jak jakiś taki wymysł korporacji, które chcą różnego rodzaju interesy na ten zbijać. Nie przekonuję Państwa do tego, że na COVID-zie nikt nie zarobił, bo to oczywiście nie jest prawda, bo przy okazji zawsze takich dużych i istotnych dla właściwie w tym kontekście globalnym, niż dla społeczności globalnej wydarzeniach, zawsze są tacy, którzy w bardziej lub mniej nieuczciwy czy uczciwy sposób próbują zarobić. To się oczywiście działo. Natomiast tutaj znowu jest to zweryfikowana informacja i nic takiego nie ma miejsca. Co więcej, według wszystkich danych, które pojawiają się w tej publikacji, o której mówiłem, są nieprawdziwe, ponieważ do tej pory najlepszym sposobem na walkę z COVID-em i z kolejnymi odsłonami wydają się przynajmniej z tych publikacji naukowych, medycznych, szczepionki. Jest jeszcze jedna rzecz, to jest końcówka ubiegłego roku, początek tego roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką sytuację, w której Jan Pietrzak pozwolił sobie na taką, to miał być żart, albo jakąś ocenę, że w Niemczech się migrantów umieszcza w obozach, dawnych obozach koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau. I znowu to jest taka informacja, która się gdzieś tam odbiła w mediach różnych sporem i głośnym echem, była komentowana przez różnych dziennikarzy, komentatorów, oceniana i tak dalej, i tak dalej. Znowu nic takiego, jak się okazuje, nie miało miejsca. A mówię to wszystko po to, żebyście Państwo mieli jakby świadomość, że taka gra informacją, ona się odbywa właściwie każdego dnia. I w zależności od tego, kto i co chce na tej informacji ugrać, to po prostu się dzieje. Jak wspomniałem, teraz mamy sytuację, przynajmniej we Wrocławiu, związaną z wyborami samorządowymi. Pewnie Państwo tam, gdzie są dogrywki, też takie sytuacje obserwujecie. Warto mieć na uwadze to, że bardzo często te informacje są po prostu formą tego, żeby wpływać albo manipulować, albo dezinformować. I to będzie jakby punkt wyjścia tego, żebyśmy się zastanowili jeszcze nad jednym wymiarem właśnie tym dezinformacyjnym. Patrzę na zegar. Kasiu, jeszcze mam pytanie. My o 18 kończymy, tak? Nasze spotkanie? Tak, już tyle czasu minęło. Nie, patrzę na zegarek, żeby nie przejechać. Nie, masz czas do 2 godzin, spokojnie. Dobrze. No chcę, żebyśmy się zastanowili, nie wiem, czy spotkali się Państwo z takim terminem dezinformacja. Jeśli tak, to kto się z tym spotkał i w jakim kontekście?
Mam takie wrażenie, że jest wymiennie stosowany ten fejmisem jako taki synonim, ale nie wiem, czy to prawda. Czyli intuicyjnie tak to rozumiem. Okej. Okay. Ktoś jeszcze? Jak na mnie, to to jest coś jak w szachach. Takie działanie czysto strategiczne na, no, żeby przeciwnika, przeciwną stronę. Żeby nie mógł... Obraź to was tylko. Nie, żeby nie mógł po prostu robić dalej z tego, co ma robić, tylko żeby... Mnie się kojarzy dezinformacja zarówno z ofensywą, jak i z defensywą w nawiązaniu do szachów. Okej. Okay. No, strategia szachowa jest tutaj bardzo, bardzo uzasadniona, tak się wydaje. Za chwilę spróbujemy sobie to zdefiniować głębiej, natomiast myślę, że to, że traktowane jest to te dwa sformułowania, te dwa wyrazy jako synonim, jest trochę konsekwencją tego, że no nie mamy jako społeczeństwo, nie mamy jako ludzie takiej głębszej wiedzy, ponieważ nikt nas w tym wymiarze nie edukuje, a jeśli nas edukuje, to rzadko i nie wszyscy mamy do tych informacji dostęp. Myślę, że warto to poznawać, warto tak jak w wypadku dzisiejszej debaty o tym dyskutować, dlatego że jest to coś, co dotyka nas bardzo, bardzo mocno. Kiedy rozmawialiśmy o fake newsie przed sekundą jeszcze, mówiliśmy o tym, że jest tam świadomość pewnego działania i to jest jakby klucz, który będzie definiował te informacje nieprawdziwe tego fake newsa. Przy czym bardzo często jest tak, że fake newsy tworzone są i rozpowszechniane nie tylko dla osiągnięcia celów, ale czasami tym celem jest prosta rozrywka albo to, że ktoś dzieląc się jakąś informacją czy fabrykując jakąś informację chce po prostu uzyskać pokaz albo pogłos, chce, żeby o nim mówiono albo żeby dyskutowano o tym, kto jest, albo o czymś, co jest jakby tematem tego fake newsa. I tutaj w tym kontekście jest kłopot, bo tak też, jak mówiłem przed chwilą, podobałem przykład pana Pietrzaka, tam część osób mówiła, że być może jest to po prostu forma parodii. Jak jakbyśmy próbowali, to jest bardzo cienka granica między tym, co możemy uznać za żart, za jakąś satyrę albo jakąś formę kawału, a co jest już dezinformacją. To bardzo często jest tak, że ta granica przebiega już nie na poziomie kogoś, kto się tą informacją dzieli, ale na poziomie kogoś, kto tę informację odbiera. Z dezinformacją jest troszeczkę inaczej, bo jeśli byśmy troszeczkę pogrzebali w historii, zobaczyli jak ta dezinformacja się rozwijała, to zobaczymy, że to jest już pewna strategia. Ja tutaj na ekranie wyświetlam Państwu taką definicję zaczerpniętą z Wolkoffa, który mówi wprost, że jest to gałąź operacji specjalnych, która polega na zmyleniu czy wprowadzeniu w błąd przeciwnika. Kluczem jest to, że podczas tych operacji dostarcza się przeciwnikowi nieprawdziwych informacji albo częściowo nieprawdziwych, w każdym razie spreparowanych. I te informacje mają służyć, mają skłonić przeciwnika do wyciągnięcia konkretnych wniosków i do zachowań, które są zgodne z wolą i z życzeniem osób, które zainicjowały te operacje. To jest klucz do zrozumienia tego, że nie jest to działanie przypadkowe, to nie jest działanie osób prywatnych, a bardzo często jest to działalność wręcz instytucji. Czy ktoś z Państwa spotkał się z terminem farmatroli? Tak. To pogadajmy sobie chwilę na ten temat. Co Państwo wiecie, jak to działa? Znaczy, z tego co ja wiem, to są zawodowcy, wynajęci ludzie opłacani, którzy tworzą informacje na zlecenie bez żadnych takich naleciałości emocjonalnych, po prostu tworzą takie informacje, za jakie im płacą. I głównie dotyczy to social mediów. Można te informacje jakby, może to jest złe słowo, bezkarnie dodawać, edytować. Odportować właśnie. Ktoś jeszcze? No, to jest dla mnie takie bardzo polityczne sformułowanie, bo
wiele partii, które jakieś wyimaginuje sobie kłamstwo i powtarza je ileś razy, to wśród ich odbiorców staje się to prawdą, chociaż to jest zupełnie niezwiązane z, nie ma nic wspólnego z prawdą. Z rzeczywistością. Mhm. Tak. No właśnie, spójrzmy się, bo tu poruszyliśmy ten kluczowy, wydaje się, element. Co jest prawdą? Jak byśmy mogli nazwać prawdę? Czym jest prawda dzisiaj? Stan faktyczny. Mhm. Ale faktyczny w jakim kontekście? No dobrze, to spróbujmy obudzić to na przykładzie. Pamiętacie Państwo, ostatnie miesiące mieliśmy do czynienia z protestami rolników. Jaka jest ta sytuacja? Jaka jest prawda w tym kontekście? Ktoś taka tam. To u mnie. Hrabia Felicjan piękny. Jest psem stróżującym i obronnym i nie mam co z nim zrobić, także przepraszam. Nie, no. Bardzo ładnie szczegół. Tak, z falsetem. No to może ja coś powiem. Mhm. W szoku byłam, jak się dowiedziałam, że rolnicy wyrzucili gnojówkę pod dom pana Sasina, ale nie dziwię się im. Dlatego, że jeśli rolnictwo ma u nas zaniknąć w ogóle, to jaki sens jest w ogóle być i istnieć? Jak nie będziemy mieli jajek od kur, tylko z proszku, jak nie będziemy mieli mięsa drobiowego, bo nie będzie kur, tylko będziemy mieli jakieś mielone coś, nie wiadomo co też z proszku, nie będzie krów, nie będzie mleka, nie będzie, no nie będzie nic. Pani wyrzucili pod domem na Hołowni, tak? Proszę? Soli sprostowania to było pod domem pana Hołowni. Hołowni? Tak. Aha, Hołowni, no może Hołowni, myślałam, że Sasina. No w każdym bądź razie nie dziwię się, absolutnie się nie dziwię. Tak samo jak nie dziwię się, że jakieś traktory stały gdzieś na jakiejś drodze, też coś mi się obiło uszy. I w ogóle jakieś blokady były na drogach. No nie dziwię się, bo naprawdę u nas rolnictwo stoi na bardzo wysokim poziomie. A obecna władza robi wszystko, żeby to zrujnować. Ale to też jest wina młodych ludzi, którzy głosowali na pana Tuska, już konkretnie wymienię, bo nie znają rzeczywistości sprzed poprzedniej kadencji, która była przed PiS-em. Bo pan Tusk przecież już raz miał swoją władzę u nas w Polsce. I ci ludzie nie pamiętają, bo byli dziećmi małymi, a teraz jak już mają prawa wyborcze, to oni ślepo wierzą w to, co głosi ten pan i po prostu jest jak jest. No źle się dzieje. No trzeba sobie powiedzieć szczerze, że się źle dzieje i mam nadzieję, że ktoś wreszcie odważnie to przerwie. Obudzi się. Tak, obudzi się ktoś. Panie, nie. Pan prezydent Duda. Ja mam takie oto przemyślenia i refleksje. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać albo ma inne zdanie w tej materii. Ja mam takie trochę propozycje, że ta dezinformacja, fake newsy nie dotyczą tylko polityki, a często właśnie ludzie się tak zagłębiają w politykę. Jest to bardzo ważna dziedzina, ale to też dotyczy, nie wiem, artystów, kultury, dnia codziennego i często o tym nie pamiętamy, że zwykła plotka może wyrządzić dużo więcej szkody niż wielka polityka. Mhm. Pan Piotr pytał o rolników. Ja tak powiem, że a propos tych protestów rolniczych, to zdziwiło mnie to, że jak przełączałem sobie kanały w telewizji na TVP Info, na TVP Republika i na Polsat Wiadomości, to na każdym było to zupełnie inaczej przedstawione. I powiedzmy szyldy, które szkalowały Donalda Tuska, no nie będę mówił pana Donalda, bo Donalda Tuska, to były pokazywane tylko na TVP Republika i tam rzeczywiście ci ludzie pokazali, o co im chodzi. Natomiast na TVP Info było, że oni się próbują dogadać, że właściwie już są po rozmowach, że właściwie wszystko jest dobrze. Więc no, my mamy z fake newsami, z dezinformacją na co dzień do czynienia i wystarczy sobie przełączyć trzy stacje telewizyjne i odczytać tą samą informację, właściwie prawdę, którą znamy i ona jest zupełnie inaczej przedstawiona. Okej, zgadzam się teraz za chwilkę. Myślę, że będziemy o tym gdzieś tam w tych wnioskach z dyskusji mogli powiedzieć.
Ja wrócę na chwilkę do tego przykładu rolników, bo to jest, wydaje mi się, bardzo charakterystyczny przykład. Nie wiem, powinniście Państwo pamiętać, kwestie rolnictwa w Polsce, one trochę wracają jak bumerang w tej debacie publicznej. To jest tak, że są sytuacje, są momenty, w których to rolnictwo działa lepiej, ale są też nierzadkie sytuacje, w których rolnikom rzeczywiście jest trudniej i trudniej z wielu powodów. I o ile pewnie nie da się dyskutować z faktami takimi jak import tego zboża, które trafiło do Polski po wybuchu drugiego etapu, cały czas będę to podkreślał, wojny na Ukrainie, pewnie nie da się negować też takich faktów jak to, że część tego zboża była jakości przemysłowej, tak to nazwijmy, albo drugiej świeżości, jak pisał Włuchakow o Jesiotrze w Mistrzu i Małgorzacie, to rzeczywiście te przykłady pokazywały jakby, mówiąc krótko, pewną słabość rządu, ale to nie tylko obecnego, ale i poprzedniego, ponieważ ten mechanizm trwał już dość długo. Ale gdy Państwo będziecie się zastanawiali nad tym, jakby co leży u podstaw tego konfliktu rolniczego, i rolnicy o tym też powiedzieli. Oni mówili o tym wprost, że problemem, jednym z głównych problemów dla nich były kwestie związane z wprowadzeniem nowych regulacji dotyczących Zielonego Ładu, tego jak oni mają gospodarować, co wiąże się dla nich też, i to w wielu przekazach było podkreślane, z koniecznością znowu pewnej takiej pracy administracyjnej z uzupełnianiem różnej ilości dokumentów itd., itd., co wiąże się z tym, że ktoś będzie im dyktował, gdzie, jak, co mogą zasiać, w jakim wolumenie i gdzie powinny być zachowane tak zwane obszary naturalne zielone. Problem polega na tym, jak się Państwo zastanowicie, że tak naprawdę to już się dzieje, to znaczy, mówiąc krótko, wspólna polityka rolna polega trochę na tym, że określa się, kto ile może jak produkować, i na to rolnicy się zdecydowali. Co więcej, dostawali, czy dostają za to w pewnym wymiarze dopłaty, żeby można było tę wspólną politykę rolną prowadzić. Oczywiście można dyskutować, czy ta polityka rolna jest dzisiaj skuteczna, czy ona jest nieskuteczna, w jakich wymiarach, co wymaga poprawy i korekty. Natomiast taki ten mechanizm był i tak on funkcjonował. Problem, który się gdzieś pojawia, i on, ja sporo na temat czytałem i też się zastanawiałem. Mam takie doświadczenie, ponieważ przez jakiś czas byłem też redaktorem naczelnym w portalu rolniczym, tego rolnictwa troszeczkę się uczyłem. Problem polega w wypadku Polski, oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, których się pewnie tam w żaden sposób zanegować nie da, on również jest związany z wymiarem tego, jak wygląda struktura gospodarstw w Polsce i jak te gospodarstwa są prowadzone, na co rolnicy mogą liczyć i w jakim kontekście można prowadzić tę działalność. I tutaj jest spore wyzwanie. To jest kwestia również pewnej polityki kredytowej i finansowej, którą mogą uzyskiwać rolnicy albo którą mogą w kooperacji z bankami mogą z niej korzystać. To wszystko powoduje, że ta działalność rolnicza rzeczywiście jest na granicy opłacalności. Przy czym, jak Państwo śledziliście pewnie komunikaty medialne, nie dotyczy to tylko Polski, bo jest to problem bardziej generalny. A ten problem generalny brał się również stąd, no i to jest, tutaj dochodzimy już do cyrylicy, przyznam szczerze, brał się również stąd, że zboże stało się elementem operacji wojskowej. Mówiąc krótko, Rosja była zainteresowana w tym, żeby ten rynek zboża zdestabilizować, i to się w dużej mierze udało. To była kwestia blokad portów, kwestia tego, jak to zboże natrafiać, bo Ukraina była bardzo dużym eksporterem, jeżeli chodzi o kraje afrykańskie na przykład. I tutaj był duży problem, jak to zapotrzebowanie tam zabezpieczyć, no a to wszystko było na rękę Rosji. Przeszedłem tak trochę płynnie do tej Rosji, dlatego że jak Państwo się zagłębicie, to dojdziemy do przekonania, stąd ta cyrylica na tym slajdzie się wzięła właśnie, ponieważ wrócę do początku naszej dzisiejszej rozmowy i debaty.
to, że ktoś stosował, czy ludzkość stosowała informacje nieprawdziwe w przeszłości, było oczywiste. Działo się to i w średniowieczu, i w starożytności. Generalnie od kiedy pewnie istniejemy, to jako ludzie zdarza nam się mówić nieprawdę, to jest kolokwialnie kłamać. I kłamiemy w różnych sytuacjach, z różnych powodów, po to, żeby coś osiągnąć albo czegoś uniknąć. Natomiast mówimy tutaj o dezinformacji jako o pewnym mechanizmie, o pewnych operacjach, nie bez powodu, dlatego że to wszystko wzięło się stąd, że po zamachu na cara Aleksandra II, Aleksander III wprowadził ukaz wprowadzający, czy powołujący do życia w Rosji ochranę. Ochrana to była taka formalnie oddział ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, a generalnie chodziło o to, żeby była to instytucja, która chroniła w pewien sposób władzę. I w ramach tej ochrany powołano oczywiście policję na poziomie miejskim, jakimś wiejskim, ale kluczem było stworzenie tajnej policji przez ochranę. I ta tajna policja zajmowała się przede wszystkim zbieraniem różnych informacji, gromadzeniem tych informacji, przetwarzaniem, a było to związane właśnie z zabezpieczaniem i władzy, i systemu politycznego. Ale drugą gałęzią, bardzo ciekawą i jakby dla naszego dzisiejszego spotkania kluczową, było organizowanie różnych prowokacji. I po rewolucji październikowej, już w Związku Radzieckim, ta ochrana, czy ten sposób funkcjonowania został bardzo płynnie przejęty przez bolszewików. Oni stworzyli czek, a potem Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, aż wreszcie doszli do KGB i specjalnego wydziału D, który się zajmuje właśnie dezinformacją. Ja jakiś czas temu pisałem taki artykuł na temat tego, jak dezinformacja, jak informacja jest traktowana przez Rosję jako taki instrument polityki imperialnej. I jeśli Państwo gdzieś tam analizując sytuację i to, co się dzieje na Ukrainie, mieliście Państwo jakąś taką możliwość, prawdopodobnie trafiliście na informacje takie, kiedy się cała ta wojna rozkręcała, kiedy doszło do tego drugiego etapu i ataku Rosji na Ukrainę. Pamiętacie Państwo takie informacje o tym, że mówiło się na samym początku, że Ukraina już nie ma amunicji, albo że ukraińscy żołnierze już się poddają, albo że na wschodzie... Wiele takich informacji o rosyjskich żołnierzach, że właściwie to Rosja ma zrezerwowany sprzęt i też zastanawiałem się, na ile to jest prawda, na ile to jest taka dezinformacja tworzona przez Ukraińców, żeby osłabić morale Rosji, bo przecież wiemy, że Rosja ma największą armię na świecie. Nie sądzę, żeby się skończyła amunicja tam po 30 dniach wojny. Ale widzimy, że jednak do tej pory prowadzą wojnę i im się nie kończy, więc to też ludzie się zastanawiają, że ile było w tym prawdy, prawda? Ja nie słyszałem osób, żadnych informacji na temat tego, że Ukrainie jak się kończy uzbrojenie i że to było tak zawsze, że no po prostu to Rosjanie mają przestarzały sprzęt, przeterminowane konserwy i właściwie to Ukraina wygra wojnę z Rosją. To może inaczej, źle może zapytałem rzeczywiście, bo ja szukam informacji, które chciałem zobaczyć, jak wygląda mechanizm manipulacji po stronie rosyjskiej, więc krótko i dlatego od tych informacji zacząłem. Rzeczywiście, w Polsce mówiliśmy o tym, że Ukraina, czy mówimy dalej, nadal, że Ukraina dzielnie się broni i że walczy i pewnie jest to prawda. Natomiast wracając do twojego przykładu, myślę, że to jest ciekawe. Ja badając właśnie te mechanizmy tej polityki informacyjnej trafiłem na takie artykuły, które ukazywały się od 2012 roku i wcześniej, ale wtedy gdzieś tam znalazłem ich więcej, o tym, jaką to bronią nową dysponują Rosjanie. Tam było mnóstwo przede wszystkim o pociskach hipersonicznych, czyli takich, których się nie da wręcz zestrzelić. To są pociski, które poruszają się z ogromną prędkością, o wyrzutniach różnej maści, o supernowoczesnych czołgach, o wręcz maszynach bojowych, robotach bojowych, które są w stanie biegać po schodach, strzelać i tak dalej, i tak dalej.
I to, co mnie zaintrygowało i zaciekawiło, to to, że te informacje pojawiały się w polskich tytułach, w różnych odsłonach, z różnym nasileniem. I kiedy się przeanalizowało, no to można było dotrzeć do źródła. Dlatego te źródła zawsze były związane z Rosją. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to bardzo wyraźnie pokazuje, jaką politykę informacyjną, jaką właśnie grę operacyjną, jaką operację specjalną w tym kontekście prowadziła Rosja. Gdybyśmy, i teraz wrócę do Krzysztof, do twojej opinii, czy twoim zdaniem Rosja rzeczywiście jest tak skuteczną, Rosja ma tak skuteczną armię, że jest w stanie przeprowadzić te operacje i, no właśnie, gdyby była taka skuteczna, to już pewnie te wojny zakończyło. No, panie Piotrze, tego nie wie nikt, naprawdę. Ja słyszałem wiele razy, że właściwie to Putin już nie żyje, że to są jego sobowtórzy. I no, ja myślę, że tak jak nikt się nie spodziewał agresji Rosji na Ukrainę, tak samo nikt się nie spodziewa tego, co będzie dalej, jak się zakończy wojna, czy to będzie porozumienie. No nie sądzę, żeby Rosja przegrała i poddała cały, że wycofała wojska z Ukrainy i po prostu oddała ten teren. Ja myślę, że to zależy też bardzo dużo od wyborów w Stanach, no, od różnych innych czynników, ale to jak historia pokazuje, opłaca się prowadzić wojnę, bo wtedy można wszystkie inne decyzje przepchnąć na plan dalszy, bo wojna jest priorytetowa. Mhm. Więc myślę, że Rosji też zależy na tym, żeby, znaczy może nie produkować takich fake newsów, że jednak Rosja wygra, no bo oni zaczynając wojnę mieli jakiś potencjał i to nie jest tak, że przypadkowo ją zaczęli, tylko to było działanie przemyślane i właściwie jak spojrzymy na świat, to jest podział tylko taki, że jest cały świat i Rosja, znaczy no może Chiny i Iran są troszeczkę zwolennikami Rosji, ale to jest tak, że skoro ma się odwagę prowadzić wojnę z całym światem, znaczy jestem oczywiście zwolennikiem Rosji, stanowczo ich potępiam i szczerze ich nienawidzę od dawna, kiedy to było modne, ale to jest tak, że ja uważam, że Rosja ma potencjał, skoro zaczęła wojnę z całym światem i no bo właściwie taką wojnę prowadzi. Także nie wiem, jak się zakończy wojna i nie wiem, jak to będzie, jaki będzie finał tego. Jestem bardzo tego ciekawy, myślę, że jak każdy. Czy Państwo ma jakieś jeszcze wnioski albo przemyślenia w tej kwestii? Ja mam takie skromne przemyślenie, że wojna na Ukrainie nie jest wojną całej Ukrainy, ponieważ tak naprawdę to się broni Kijów i parę przysiłków z Donieckiem na czele, a reszta Ukrainy już jest rosyjska. Oni tam podpisywali się, że zrezygnują z walki i szkoły są normalnie czynne, dzieci się uczą w języku rosyjskim, sklepy są normalnie pootwierane. Wszyscy elegancko poubierani w białych bluzeczkach, granatowych spódniczkach, spodenkach dzieci chodzą do szkoły. Także to też jest tutaj takie pewne niedomówienie tego, co jest właściwie na Ukrainie, prawda? To też jest taka dezinformacja, bo tak naprawdę to faktycznie tylko ta stacja Republika tak obiektywnie i prawdziwie zdaje relacje. To, co tutaj pan Krzysztof zasugerował tą Republikę, właśnie to ja popieram. To jest właściwie jedyna stacja, która rzetelnie relacjonuje tak obiektywnie. No i jeszcze jest taka stacja w Polsce.pl, braci Karnowskich, w której czasami mam przyjemność pracować i oni też pokazują to rzetelnie, także można na YouTubie znaleźć, polecam zresztą taki program bez spiny, który no, opisuje bardzo prawdziwie politykę, naprawdę jest to piątek o godzinie 17. Przepraszam za reklamę, ale to naprawdę warto oglądać. Okej. Okay. Ktoś ma inne poglądy polityczne? Chce się podzielić? To znaczy, ja akurat w tym momencie, odnosząc się do tego, co powiedziała pani Agnieszka, mi się tak nasuwa samo to stwierdzenie, czy to wszystko też nie jest fake newsem. Nie mogę tego potwierdzić, mogę tego zweryfikować. Nie jesteśmy tam na miejscu. Jest to potwornie trudna sytuacja. Potwornie trudna sytuacja. I jako taki najzwyklejszy człowiek bez dostępu do jakichkolwiek narzędzi, i ja mogę mieć tylko takie pytanie, jak na oczach całego świata mogło dojść i dochodzi do takich sytuacji? To się wymknęło. Mm.
Kasia? No trochę nie wiem, co powiedzieć, bo zgadzam się z Kasią, że to, co my wiemy, to jest to, co dziennikarze, politycy, ludzie, którzy są blisko nam przekazują. To jest to, o czym jest cała ta debata. Przez jakie sito to przechodzi i jak my to odbieramy, więc... I to jest tak gruby temat, że mi trudno się wypowiedzieć, co jest prawdą, a co nie, no bo nawet oglądając 5 stacji telewizyjnych, zawsze jest to sito, nie wiadomo jak grube, którego my nie znamy. Zawsze jest to coś, co nam tę informację blokuje. Mhm. Aczkolwiek zgadzam się z Kasią, że mimo, że te informacje mamy, coś jest nie tak, że nikt nie potrafi tego zatrzymać. Powiem o swoim doświadczeniu takim dziennikarskim. Przez długie lata oglądałem bardzo często 3 programy informacyjne albo 4, żeby zobaczyć, gdzie leży prawda. Dlatego, że rzeczywistość, którą przedstawiano o 18 na przykład w Panoramie, albo 18.50 w Polsacie, albo 19 w Faktach, albo 19.30 w Telewizji Polskiej, albo nawet później w Telewizji Republika, to były 5 różnych, albo przynajmniej 4 różne obrazy świata. Znaczy, oglądając w ten sposób program informacyjny, można było albo dojść do wniosku, że żyjemy w jakichś alternatywnych zupełnie rzeczywistościach, albo że po prostu gdzieś ktoś zwariował i my razem z nim, dlatego że w żaden sposób się to do siebie nie przystawało i nie, mówiąc kolokwialnie, nie kleiło. I tutaj myślę, że sporo racji dwie Kasie mają, twierdząc, że właśnie na tym polega problem, że nasz dostęp do informacji takiej pełnej jest mocno ograniczony, a wręcz uniemożliwiony. To, z czym my się spotykamy, dyskutując o takich no, bardzo skomplikowanych i poważnych tematach, jest to nic innego jak pewien tylko odprysk tego, co wiedzą osoby, które decydują albo wiedzą więcej. Nie bez powodu mówimy tutaj o dezinformacji, dlatego że ta dezinformacja ona się odbywa i na poziomie międzynarodowym. Tutaj rzeczywiście ogromny wpływ i ogromne zaangażowanie w tym obszarze widać ze strony rosyjskiej. I to też nie bez powodu, bo jeżeli Państwo popatrzycie sobie tutaj, pójdę trochę w stronę politologiczną, to narzędzie w postaci dezinformacji jest najczęściej wykorzystywane przez państwa totalitarne, autorytarne. W państwach demokratycznych ta dezinformacja no właściwie funkcjonuje w nieco bardziej ograniczonym zakresie i ona ma troszeczkę inne podłoże. W wypadku Rosji, w wypadku Chin, informacja jest niczym innym jak funkcją pewnego systemu politycznego. Mówiąc krótko, ma ona spełniać różne funkcje i ma służyć osiągnięciu różnych celów. I kiedy mówiłem tutaj o tym, jak wyglądała kwestia tych artykułów prasowych dotyczących uzbrojenia Rosji, to gdzieś tam we wnioskach doszło do takich oto przekonań, że to nic innego jak działanie, które miało wiele wymiarów. Po pierwsze, miało pokazać potęgę jakąś Rosji na arenie międzynarodowej, pokazać, że jest to sprawne państwo, że ma środki na to, żeby dysponować czy inwestować w uzbrojenie, w armię, ale z drugiej strony, i to na to chyba Krzysztof w pewnym sensie zwrócił uwagę, że jest to narzędzie do uprawiania, do prowadzenia polityki wewnątrz kraju, wewnątrz Rosji. Dlatego, że w ten sposób władza Putin oraz jego środowisko, jego grupa pokazują, że są sprawni, że są, to się nazywa syndrom obleżonej twierdzy, tak? Że świat dookoła chce zniszczyć Rosję, chce zniszczyć ten system wartości, które Rosja miałaby prezentować, a oni stoją na straży stabilności, normalności i wszystkiego tego, co się z ich stylem życia wiąże. Jeśli Państwo popatrzycie, to też są ciekawe badania, jak wygląda poparcie dla tych działań
wojennych na Ukrainie, to w Rosji jest ono ogromne. Ale nie tylko Rosja jest tutaj dobrym przykładem, bo nie wiem, czy Państwo śledziliście ostatnie wydarzenia w konflikcie izraelsko-palestyńskim, jak to wygląda. Bo to też jest dobry przykład na to, jak informacja jest wykorzystywana przez obie strony tego konfliktu. Przepraszam bardzo, czy ja mogę coś powiedzieć tak ogólnie? Ja chciałam podziękować, dlatego że za dużo jest za Rosji, ja nie jestem zainteresowana. Mieszkam sobie na wsi w takim małym drewnianym domku i chcę mieć święty spokój, nie chcę się angażować w takie tematy. Także dziękuję, było bardzo miło i przyjemnie, na mnie już pora. Bardzo dziękuję. Dziękuję. No to ja w takim razie odpowiem na zadane pytanie. Panie Piotrze, no właśnie Izrael jest dobrym przykładem, bo jakby polityka Izraela jest taka, że nie wolno mówić nic na temat Izraela negatywnego, więc każde działanie Izraela jest dobre, a mówienie potępiające działanie Izraela to jest antysemityzm. No i tutaj się spotkaliśmy właśnie z takim czymś, że nikt tego nie ocenia sprawiedliwie, tylko po prostu wypada być po stronie Izraela, bo zawsze Izrael był, no ja nie chcę w ogóle też, żeby ta dyskusja o fake news była polityczna, ale no ja stanowczo nie popieram działań Izraela, znaczy popieram to, że oni się bronią, ale nie popieram tego, że oni zabijają ludzi w imię tego, że się bronią. I tylko, że nie ma żadnej demonstracji na ten temat, nie można nigdzie o tym pisać, ponieważ większość mediów woli nie ryzykować bycia stroną w tym konflikcie. Mm-hmm. Nie wiem, jakie jest Pana zdanie na ten temat. Uwagę. Tak, myślę, że gdzieś dotyka Pan tego, jak ten konflikt jest opowiadany krótko. Przez różne media w różnych krajach, to prawda. Tutaj Krzysztof zwrócił uwagę na to, że te fake newsy i ta dezinformacja wiążą się z polityką. No właśnie, dlaczego nam się wiążą z polityką? Bo to jest narzędzie. Znacie Państwo przykład fake newsów innych niż polityczne? One są, to powiem od razu. Tylko czy słyszeliście o tym? No pewnie wiele dotyczących celebrytów. Ze świata artystycznego. Mhm. No i również w nauce spore i to jest ciężko zweryfikować też. Mhm. To ja na przykład znam taki przykład fake newsu związany z chemtrails. To są te smugi co z samolotu, że one były wtedy te niby szkodliwe i ten, a potem jak się okazało, że to był fake news. Mhm. No właśnie, to jest ciekawa rzecz, bo mówimy tutaj o polityce, ponieważ polityka jest najczęściej tym obszarem, w którym ta dezinformacja jest wykorzystywana i w której fake newsy są obecne. Ale rzeczywiście w obszarze tym celebrytko-kulturalnym, ale także w obszarze, i tu jest drugi obszar chyba, który też mocno jest eksploatowany w tym kontekście, to jest kwestia zmian klimatu. I tutaj gdybyśmy się zastanowili, jeżeli tam w wypadku polityki walka idzie o władzę przede wszystkim, a w drugiej kolejności o pieniądze, to w wypadku klimatu o co się toczy taka walka? No w wypadku klimatu to pewnie dotyczy to produkcji. Ja ostatnio czytałem takiego, nie wiem czy to był fake news, ale podejrzewam, że tak, że fabryka Toyoty jest, znaczy odchodzi od produkcji samochodów elektrycznych i potem grzebiąc w internecie, bo nie sądziłem, że akurat Toyota będzie przeciwko samochodom elektrycznym, okazało się, że Toyota chce podpisać umowę z firmą produkującą baterie właśnie, z chińską firmą produkującą baterie. No i tak podejrzewałem, że właśnie taki fake news, gdzie Toyota odchodzi od tych samochodów, osłabi po prostu to, że... Tego producenta, tak? Tego producenta. I między innymi kontrakt. Także będzie to po prostu przyjęte tak,
no, będą musieli zejść z sceny, ponieważ skoro Toyota nie chce, to i wszyscy to wiedzą, a też taki fake news też bardzo krótko żyje. To wiemy a propos polityki i a propos innych rzeczy, że taki fake news to ludzie zapominają bardzo szybko, bo jesteśmy tak przytłaczani taką ilością informacji, że my właściwie te informacje to no, bardzo, bardzo szybko o nich zapominamy. To prawda, w wypadku klimatu myślę, że w dużej części gra toczy się też o spore pieniądze, kto będzie decydował o tym, w którą stronę będzie rozwijać się przede wszystkim wymiar technologiczny i energetyczny. I tutaj w wypadku komunikacji mówimy o samochodach elektrycznych, mówimy o tym, jak ta komunikacja powinna wyglądać, ale to jest generalnie kwestia produkcji energii elektrycznej w ogóle, czy energii, którą wykorzystujemy w różnych obszarach życia, również ciepła, również rzeczy związanych z przetwarzaniem odpadów, etc., etc. To jest obszar bardzo istotny gospodarczo, rzeczywiście z ogromnym budżetem, z ogromnymi budżetami, z ogromnymi wpływami się to wszystko wiąże. I teraz kłopot polega na tym, że znowu jako szarzy odbiorcy tych informacji, no właściwie ograniczamy się do pewnego zaufania. To znaczy nie mamy ani kategorycznej wiedzy, jak to wygląda, mamy doświadczenia różne. W zeszłym tygodniu było 30 stopni, dzisiaj jest stopni 15. Raz mamy sytuację, w której zima jest śnieżna, częściej już jest bezśnieżna i dyskusja o klimacie w zasadzie jest dyskusją emocjonalną mocno angażującą, a tak naprawdę mamy w tej dyskusji w kontekście globalnym różne stanowiska i są to stanowiska bardzo mocno spolaryzowane. Nie chcę powiedzieć, że prawda leży po środku, bo pewnie nie. Ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc nie będę oceniał. Moim zdaniem ten klimat się zmienia, ale on był zmienny zawsze. Warto mieć na uwadze, i tutaj to jest trochę jeden z tych wniosków, którym się chcę z Państwem podzielić, to jest kwestia tego, jak można te informacje oceniać, albo co może pomóc nam w tym, żeby dotrzeć do pewnej prawdy. Taki prosty mechanizm, który często stosują dziennikarze w weryfikowaniu informacji, w sprawdzaniu ich, to jest zadanie sobie pytania, komu może zależeć na tym, żeby taka informacja w takim kształcie się ukazała i kto na tym zyskuje i co na tym zyskuje. To jest coś, co może w sposób bardzo taki pobieżny i wstępny pomóc w weryfikowaniu tych informacji i w rozpoznawaniu, co może być tym fake newsem, a co może tym fake newsem nie być, co jest prawdopodobne. Odnosząc się jeszcze do tego wymiaru kultury, jestem ciekaw, tutaj Pani Karina się włączyła, jestem ciekaw Pani zdania w kontekście nauki, jak to wygląda, co Pani miała na myśli? No, ogólnie to na przykład ten nawet przykład z Pfizerem, który Pan przeprowadził, że to było wygodne jak często mówią, że coś jest wygodne dla koncernu farmaceutycznego i wszystkie leki, no i na bazie tego jest sporo fake newsów. Mhm. Czasami jest tak, że właściwie na poziomie poznawczym to kolejne odkrycie, kolejne badanie pokazuje, że jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zweryfikowania, coś co wydawało się oczywiste, czasami oczywistym nie jest, ale to pewnie temat na inną dyskusję. W tym wymiarze kulturalnym jest też tak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedyś się pojawiały takie informacje o tym, że się jakiś tam zespół rozwiązał, albo że będzie reaktywował się, będzie występował, albo że ktoś ze znanych gwiazd już nie żyje i że ostatni raz, bo nie wystąpił w firmie, a potem się okazuje, że taka osoba żyje. Tutaj jest to o tyle trudniejsze dla mnie do jakiegoś analizowania. Zastanawiam się, że tej rzeczywistości rzeczywiście nie znam na tyle, żeby się podejmować, ale przypuszczam, że i w tym wypadku może chodzić o kwestię znowu rozpoznawalności albo jakiejś gry wpływów, albo mówiąc kolokwialnie i po prostu pieniędzy, bo zgodnie z hasłem byle było głośno, nieważne czy dobrze, czy źle, no to każda informacja, każde nazwisko, które gdzieś tam się pojawi, może pomóc w jakimś rozreklamowaniu konkretnego produktu, konkretnej rzeczy.
Zatem wniosek generalny, myślę, że możemy powoli sobie gdzieś tam przechodzić do puenty naszego dzisiejszego spotkania. Powinien być taki, że powinniśmy te dezinformacje, te fake newsy zatrzymywać, zrobić wszystko, żeby było ich w naszej przestrzeni jak najmniej, a wiąże się to z tym, żeby być po prostu uważnym, analizować i chciałbym, żebyście Państwo przygotowali się do kolejnego spotkania naszego. Nie chciałem nazywać to zadaniem domowym, ale chciałbym, żebyście Państwo spróbowali zmierzyć się z takim oto wyzwaniem. To znaczy znaleźć z tego tygodnia, w którym będziecie Państwo teraz mieli przed sobą, który będziemy mieć przed sobą, znaleźć takie trzy przykłady dezinformacji albo coś, co Państwu rzeczywiście się rzuciło w oczy i byliście to w stanie gdzieś tam sprawdzić, zweryfikować. I chcę, żebyście Państwo spróbowali też zastanowić się, jak chronić się i jak walczyć z tą dezinformacją. Dobra? Oczywiście. Tak, zapisane. Panie Piotrze, okay. Dziękujemy bardzo za super spotkanie. To chciałbym zapytać jeszcze, jak Państwo odbieracie, jakie są Państwa wnioski z tego dzisiejszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy sobie to jakoś podsumowali, dobrze? Tak bardzo krótko i kończymy, idziemy na herbatę. No, panie Piotrze, było arcyciekawie, naprawdę. Ja się nawet na chwilę nie oderwałem od tego spotkania, także bardzo, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom i uważam, że takich dyskusji powinno być więcej, że ludzie powinni o tym dyskutować, bo rzeczywiście my te informacje codziennie przyjmujemy od włączenia telefonu, od włączenia telewizji. Jesteśmy w natłoku informacji, musimy w naszym mózgu je segregować, które mogą być fake newsami, które są prawdziwe i, no i nikt o tym nie dyskutuje, prawda? Prawda. Uważam, że takie debaty to pozwolą ludziom dużo rzetelniej spojrzeć na dany przekaz. Krytycznie. Tak, krytycznie. No i po prostu wszyscy chcemy znać prawdę, tylko nie wiemy, gdzie ona jest. Dziękuję. Ja bym powiedziała w ten sposób. Łatwy temat, łatwe hasło, wydawałoby się, że proste w rozumieniu, a przedstawione z różnych perspektyw. I tu jest też to przesłanie, żeby być uważnym, żeby nie dać się wkręcić, nie dać się wciągnąć, ale też żeby mieć własne przemyślenia i wypowiadać się z takim dystansem, tak? Bo nie można generalizować, bo kilka wątków wyszło takich, gdzie trudno jest być za, trudno jest być przeciw, bo to jest skala różnorodności osobowości, ale też no, weszliśmy głęboko też w polityczne tematy, więc tu taka ostrożność. Mm-hmm. Pani Karina, dziękuję bardzo. Też taką bardziej chodzi o uważność, że na przykład jak ten przykład, jak jedna wiadomość może być interpretowana przez różne osoby w różny sposób. Tym przykładem to o wygranie PiS-u i ten. Więc na to bardzo też trzeba uważać, że każdy odbiera to w swój sposób. Mhm. Bardzo dziękuję. Słuchając debaty, przypomniała mi się książka, żeby mnie przekręciła, tytułu The House of Cards. Tam było w idealny sposób pokazane właśnie, w jaki sposób jest manipulacja informacją, w jaki sposób jest dozowana informacja od władzy do zwykłego człowieka. I myślę, że to właśnie się też cały czas u nas dzieje i warto być na to wyczulonym. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, cenna uwaga. Pan Dawid? Najczęściej można się spotkać w telewizji sobie z manipulacją, bo tam jest na różnych kanałach są przekazane w różny sposób właśnie te dezinformacje i w końcu nie wiadomo, która informacja jest taka prawidłowa. Dlatego trzeba też szukać w odrębnych źródłach i samemu sobie swoją własną opinię wytworzyć, co może być prawdą, a co nie, i nawet jeżeli ma się te ograniczone środki. I dostęp. Mhm. Bardzo dziękuję. Kto jeszcze? Kasia? No mi trudno się wypowiedzieć, bo jestem jako jedna z organizatorek. Ale uczestniczysz, tak? Tak, uczestniczę i jestem bardzo zaskoczona, zadowolona, że
Może inaczej od początku. Mam inne doświadczenie ze spotkaniami online, gdzie uczestnicy są i prowadzący mówi. I duży plus za to, że nas wyciągałeś do tej odpowiedzi, bo to jednak zwraca pewną uwagę. Bo ja wiem, jak uczestniczę na innych Zoomach, że mogę robić tysiące inne rzeczy i brawo za prowadzenie, za ten profesjonalizm. To dziękuję. Że umiesz nas tutaj, że ja tu siedzę i jestem. Wiem ze swojego doświadczenia, jak to bywa, więc... Za to dziękuję, wymiarze organizacji. To jest ważne, że umiesz nas tutaj zatrzymać, że wiesz, nie zmywamy naczyń w tym momencie. Dziękuję. A w tym wymiarze merytorycznym się podpytam, jakie masz te wnioski, jakie masz przemyślenia. No mi się bardzo podobało właśnie to, że każdy mógł się wypowiedzieć, że podejmowane tematy, no też polityczne i że taka różnorodność tutaj osób, bo powiedzmy sobie szczerze, my się tutaj nie znamy, niektórzy mają poglądy powiedzmy bardziej skrajne, ale my się nie znamy i mimo to, znaczy właśnie dla to jest super ciekawe, że każdy... A to też pokazuje, nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, bo to, przepraszam, w słowo, to pokazuje, jak bardzo różnie możemy na rzeczywistość, na fakty, które mają miejsce, czyli wrócę do tego zboża na przykład, tak fakty, które mają gdzieś tam miejsce, mogą być różnie oceniane, tak? I one są oceniane i filtrowane również przez nasz stosunek do rzeczywistości, nasz stosunek do tego wymiaru politycznego. Ta polityka dominuje tutaj z bardzo prostego powodu. No to jest najczęstszy obszar, w którym te manipulacje, te fake newsy, ta dezinformacja się pojawia, prawda? Stąd to musi dominować. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś przemyślenia, jakieś refleksje, oceny? Nie słyszę. To bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi było miło. No i spotykamy się w środę, 24 kwietnia o 16:30. Kasia, dziękuję bardzo. Przypominajcie, mogą dołączać nowe osoby, więc to nie jest tak, że tylko wy możecie być. Możecie też jakby zaprosić dodatkowe osoby.